W dzisiejszym filmie nie mogę dotykać trawy. Tak jest, to jest challenge dla mnie i zadania do wykonania będą mi tutaj wymyślali widzowie, a ja mam wszystkie zrobić tak, żeby nie dotknąć trawy, bo jeśli dotknę, to film się skończy. Mam nadzieję, że dobrze mi dzisiaj widzowie pójdzie. Subskrybujcie mój kanał i zostawiajcie łapeczki do góry, aby mi tutaj kibicować i zaznaczcie też dzwoneczek, aby być na bieżąco. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów i też pozdrawiam, uwaga, minionka Belli. Na początku też chciałabym wam powiedzieć, że 26 sierpnia będziemy mieli okazję się spotkać w Galerii Reduta w Warszawie. Tak jest, widzowie, serdecznie was zapraszam 26 sierpnia, to jest już niedługo, do Galerii Reduta w Warszawie. Będziemy mieli okazję zrobić sobie fotkę, zbić piątkę, dostaniecie też mój autograf oraz będziemy mogli chwilkę sobie porozmawiać, więc zapraszam was serdecznie na te spotkanie 26 sierpnia do Warszawy. Dajcie znać, kto to będzie. Dobra widzowie, tutaj już mi oni pisali jakieś zadania, no i pierwsze, które często się już tutaj pojawiało, to jest to, żeby wskoczyć na huśtawkę, ale nie dotykając właśnie trawy, i napisali, że to jest niby łatwe na początek. Bardzo to jest ciekawe, jak to jest łatwe, jak to jest, słuchajcie, chyba najtrudniejsze zadanie tutaj do zrobienia, żeby nie dotykać trawy, bo ta trawa jest wszędzie. Jak ja mam to zrobić? Oh my god, dobra, bierzemy widzowie backpack i na razie to, co mi przychodzi do głowy, to widzowie śpiwór i drabina. Okej, zobaczymy, więcej się nie da. Dobra. Ej, ktoś tu przeokrąż całą mapę, no chyba zwariowałeś, bo czekajcie, teraz tak, drabina, dajemy drabinę tu i mam nadzieję, że nie będą ze mną tego robić, że nie będą mi przeszkadzać, dobra, pierwsze jest i widzowie, tak się zastanawiam, że może zeskoczyłabym już teraz na huśtawkę, powinno mi się udać, uwaga, albo im się nie uda. Ej, zająłeś mi huśtawkę! Byłam na huśtawce, słuchajcie, widzieliście, słuchajcie, udało się, ale no niestety, oczywiście zawsze się ktoś taki trafi, że będzie specjalnie przeszkadzał, a teraz nawet są huśtawki pozajmowane. Dobra, pierwsze zadanie na sam początek, słuchajcie, zadziałało, więc fajnie. Lecimy w takim razie do drugiego. No i tutaj nie mogę, o, się doszczytać. Zjedź ze zjeżdżalni obok kempingu, ta purple, która wybija, i staraj się nie wylądować na trawie. Ulala! Coraz trudniej, widzowie. Dobra, lecimy. Jedź ze zjeżdżalni obok tego kempingu. Okej, widzowie, ale ja teraz tak, po pierwsze muszę się dostać na kemping, tak, aby też nie dotknąć zielonego. Ach nie, powoli, bo tu jest trawa właśnie. Dobra, dobra, więc idziemy tak, tutaj, biegniemy widzowie. Ja nie będę świrować na przykład z rowerem, samochodem teraz, żeby się szybko tam dostać, bo boję się, jak że zacznę świrować, to widzowie, nie będę za tą kierownicą nadążać, za tym autem i po prostu... Oh my god, i wejdę na trawę, ale jak ja mam to teraz zrobić, jak ta górka cała jest z trawy? He? Jak ja mam to zrobić, widzowie? Oh my god, oh my god. No dobra, pójdziemy tu i to się zaraz, widzowie, okaże w takim razie. Więc teraz tak, lubię przy tym używać w ogóle drabinę, jest mi bardzo pomocna. Okej, możemy iść teraz sobie na tym, tylko że to jest tak wysoko, że... O, dobra, da się, da się. To dobrze. No to teraz tak, wodę też mogę dotykać. Dobra, bo to nie dziś taki challenge, więc lecimy teraz tutaj. No i purple, potrzebna mi jest zjeżdżalnia. Mam z niej tak zjechać, aby nie wpaść na trawę. Bardzo ciekawe, widzowie. Więc teraz tak, lecimy tu. Dobra, uwaga, uwaga. Lecimy. No i dobra, i teraz na fioletowy, ale czy to ten fioletowy? Ten fioletowy nie odbija, tylko odbija ten fioletowy. I ja nie mogę oczywiście wybrać sobie koloru, bo ktoś musi stać. To ten wybijał, co nie? Dobra, no to lecimy, widzowie. I dobra, wybiło, 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 wybiło. Słabo mnie wybiło, do góry mnie słabo wybiło, ale słuchajcie, tak wylądowałam, że nie trafiłam w wodę. Ogólnie udało się zrobić ten challenge, widzowie. Teraz kolejne zadanie to było też to, żeby polecieć sobie paralotnią. To pamiętam. Więc teraz tak, muszę się dostać na górę. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Dobra. I teraz patrzcie, ile tu jest trawy. Przecież to jest masakra. Ale, widzowie wtedy mi nie powiedzieli, że nie mogę używać roweru. A rower
rowerem, słuchajcie, ja nie dotykam stópkami swoimi właśnie tej trawy, czy jasnej, czy ciemnej, a słuchajcie, rower to robi, więc widzowie, mogę jechać, ile ujadę, tyle ujadę, mam nadzieję, że dam radę, zjadę sobie tutaj troszeczkę niżej, podjadę tu wyżej, tutaj widzowie, pyk, no i jestem! Chłe, chłe, chłe. Mamy to, bierzemy, no i teraz możemy sobie jumpnąć. Mogłabym niechcący oczywiście jumpnąć, no i wpadłabym totalnie właśnie na trawę, ale dobra, mogę pojechać sobie w centrum, uwaga widzowie, w centrum, więc lecimy szybciutko, szybciutko, uwaga, uwaga, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Polecimy sobie w centrum i widzowie, przypomniało mi się kolejne zadanie, jakie tutaj widz mi dał i zaraz wam powiem. To było zadanie, aby dostać się do farmy. No i chyba mu chodziło, słuchajcie, o ten czerwony domek właśnie. Więc co? Biegniemy. No tutaj na razie jest to łatwizna, a nawet myślę, że możemy sobie wziąć, o, tutaj rower. Zwiększymy prędkość, bo słuchajcie, tutaj nie ma tej trawy, co nie? Więc jedziemy sobie tu. Tutaj, patrzcie, tutaj, tu, tu, no i jestem, co nie? Ej, to chyba było jednak najłatwiejsze zadanie. Kolejne, widzowie, zadanie, minionek, jedź po ulicy z prędkością 200. No dobra, w takim razie tak, wyjedźmy sobie stąd, weźmy sobie, widzowie, furę. I to jakąś taką kozacką. Weźmy tą taką najnowszą z ostatniego update właśnie. Więc teraz tak, to będzie moja fura, halo. Ja bym chciała tą furę, wy i tak nie możecie jej kierować moim zdaniem, jak nie macie tego dodatku. Speed 200, ok. I uwaga, jedziemy! No, Stella, halo, halo. Patrzcie, nad tym autem to w ogóle nie da się obrócić normalnie. O, patrzcie, ja mogę jeździć tą furą, bo przecież to ja nie dotykam, widzowie. Ja nie dotykam, widzowie, zobaczcie, tam tylko wisi moja sukienka, więc tak naprawdę to też można powiedzieć, że to jest jedno z najłatwiejszych zadań, bo ja nie dotykam trawy, nie dotykam trawy, mogę jeździć i tak naprawdę, ja bym się chciała wycwanić, to widzowie, mogłabym zrobić każde zadanie właśnie takim autem, bo ja nie dotykam ziemi, siedząc właśnie w nim, teraz oczywiście dotykałabym. Dobra, no to lecimy w takim razie do kolejnego zadania. Dobra widzowie, teraz ostatnie zadanie to jest takie, że muszę całą mapę przejść, słuchajcie, dookoła. Więc teraz tak, jedziemy na sam koniec, żeby po prostu było szybciej. I lecimy teraz tam. Wejdziemy po tym szarym i liczę na to, że uda mi się po prostu jakby pokonać tą mapę po tym kawałku brązowym, żeby nie wchodzić właśnie na trawę. Zobaczymy, czy mi się to uda, widzowie. Uwaga, zaraz będziemy. Okej, jesteśmy i to będzie te ostatnie moje takie szalone, widzowie, zadania. Zostawcie mnie, tylko nie zabierajcie mnie do auta. Lecimy teraz tak, po tym szarym, dobra, i mam nadzieję, że na ten brąz też się uda wejść, widzowie. Pyk. Ojejuś. Ojejuś, ojejuś, dajemy radę, dajemy radę. No i oczywiście mogłabym sobie tutaj też wziąć rower, żeby po prostu było szybciej, widzowie. A jak nie rower, to chociażby, widzowie, hulajnogę i ustawić na prędkość. Bo wiecie co, jakbym miała iść z buta po tym, to strasznie długo by to szło. Chociaż, o, skakać jeszcze w tym się da elegancko, widzowie. I naprawdę całą mapę można zrobić tak bez problemu, bo widzowie, ona się składa właśnie z takiego obramowania brązowego. Więc na luzie, ale wolę robić to jakimś takim mniejszym pojazdem, jak na przykład rower czy hulajnoga, bo słuchajcie, samochód może być niebezpieczny, bo nie wykręcę na bank i słuchajcie, tutaj bym przepadła. No cóż, cała obramówka, widzowie, jest brązowa, więc nie wiem, czy chcecie na to patrzeć, ale słuchajcie, to może bardzo długo trwać, a ktoś mi tutaj pomaga, jadąc właśnie wozem strażackim, tylko że on po trawie może, a ja niestety nie. Jakie wielgaśne górki tutaj są. Jak fajnie. Ciekawa jestem, nie, rower też może z prędkością 45 maksymalnie jechać, więc nie będzie wcale to takie szybkie. Widzowie, ja twierdzę, że ukończyłabym na luzie te zadanie. Wydaje mi się,
Zobaczcie, o, nawet nie muszę stawiać tutaj drabiny, bo skacząc mogę to już pokonać na właśnie tej hulajnodze. Zobaczcie, jakie to są wielgaśne skoki. To jest przedziwne, że hulajnogą daje radę, a tak po prostu sama na nogach nie. To mnie w ogóle samo podnosi, jakby tutaj był taki podjazd, a nie taki, wiecie, uskok jakiś. Bardzo dziwna rzecz, ale zobaczcie, już tutaj kolejny zakręt przed nami, więc ciągle jedziemy, widzowie. Patrzcie, o dobra, na zakrętach może trochę zwalniam, widzowie, ale mapa jest ogromna, więc widzowie, stwierdzam, że słuchajcie, zadanie bym na luzie sobie tutaj ukończyła. Ja bym chciała tutaj zejść, dobra. Jedziemy na brązową drogę, bo słuchajcie, jedziemy do centrum. Widzowie, wykonałam kilka zadań tutaj. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobały. Udało mi się nie dotknąć trawy. Jak wam się podobało, zostawiajcie mi tutaj łapeczki do góry. A tu mnie fanka wzięła na ręce, bo już po prostu tak się zmęczyłam tymi challenge'ami. Jak macie jakieś pomysły do innych challenge'y, to piszcie koniecznie w komentarzach. Było unikanie wody, teraz było unikanie trawy. Ciekawe, gdzie ona mnie, widzowie, niesie, ale mam nadzieję, że niedaleko. Albo może położy mnie spać, bo tak się, słuchajcie, zmęczyłam. Gdzie ona mnie prowadzi? Zobaczcie, gdzie... Oni chcą mnie gdzieś wywieźć! Tak! Oni chcą mnie gdzieś wywieźć! Gdzie oni mnie prowadzą? I tutaj weźcie, zaufajcie, widzą, widzicie? Widzicie? Człowiek się tak napracował, wykonywał ich zadania, a oni mnie gdzieś po prostu tutaj wynoszą. Nie! Dotknęłam trawy! Wyrzuciła mnie z rąk!